Operatorzy komórkowi oferują coraz większe pakiety danych internetowych do wykorzystania, ale rzeczywistość pokazuje, że nawet największy z nich może okazać się niewystarczający. Oto kilka sposobów na to, jak oszczędzać pakiet danych w telefonie tak, aby wystarczył na dłużej, co może być szczególnie istotne np. w trakcie wyjazdu za granicę. Najprostszą radą jest jak najczęstsze korzystanie z Wi-Fi, które najczęściej wyłączamy po wyjściu z domu, aby zmniejszyć zużycie baterii. Oczywiście mowa tylko o zaufanych sieciach, np. w domu, w pracy lub u znajomych, gdyż otwarte sieci są potencjalnym źródłem zagrożenia dla naszego smartfona. Na smartfonie mamy często zainstalowanych kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt aplikacji, które są regularnie aktualizowane, co może poważnie nadszarpnąć nasz pakiet danych. Można tego uniknąć, ustawiając aktualizację przez Wi-Fi. W tym celu otwieramy aplikację Sklep Play i wchodzimy w ustawienia, a następnie w zakładce Aktualizuj aplikację automatycznie wybieramy opcję Tylko Wi-Fi. Spora część aplikacji korzysta z dostępu do internetu nawet w momencie, kiedy ich nie używamy. Aby zapobiec znikaniu megabajtów, można ograniczyć uprawnienia poszczególnych aplikacji. W tym celu otwieramy ustawienia i wchodzimy w zakładkę Połączenia. Kolejny krok to wybranie opcji Licznik danych i wykorzystanie danych komórkowych. Z listy aplikacji wybieramy te, które zużywają najwięcej danych, klikamy w ich nazwę i odznaczamy opcję Zezwól na użycie danych w tle. Jeśli mamy stosunkowo niewielki pakiet danych do wykorzystania, warto ustawić w telefonie ostrzeżenie o jego wykorzystaniu. Dodatkowo można także ustawić limit danych, którego osiągnięcie automatycznie wyłączy transmisję danych i ochroni nas przed niechcianymi kosztami. Aby skonfigurować te ustawienia, wchodzimy w licznik danych, a następnie w cykl rozliczeniowy. Tutaj możemy ustawić początek cyklu rozliczeniowego, alert o zużyciu danych i limit danych. Spora część transferu danych wykorzystywana jest w przeglądarce internetowej, dlatego warto używać takiej, która potrafi kompresować dane. Funkcja taka jest dostępna np. w Google Chrome. Aby ją uruchomić, należy wejść w ustawienia, a następnie odszukać opcję Oszczędzanie danych. Ilość zaoszczędzonych danych będzie widoczna na ekranie statystyk. Jeśli często oglądamy na telefonie filmy czy słuchamy muzyki w drodze do pracy, możemy ograniczyć zużycie danych, pobierając wcześniej pliki na smartfona. Opcje te posiadają zarówno Spotify, Netflix, jak i Shopbox. Jeśli często podróżujemy, to polecam także pobranie map offline, co pozwoli na korzystanie z nawigacji bez konieczności połączenia z internetem.